Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Nioh. I tak, dziś kontynuujemy naszą przygodę. I tak, zobaczymy, z czym to wszystko będzie się wiązało. O. Jak już będzie po wszystkim, to zobaczymy, czy ten... czy gra jest dla mnie, czy może nie dla mnie wyjątkowo. Tak, powiem szczerze, poprzedni odcinek zostawił mnie z większą ilością pytań i niedomówień niż odpowiedzi, co jest niby zrozumiałe, jak na grę Souls-like, czym Souls-o podobną, ale... tak, z drugiej strony ma to też trochę, powiedzmy właśnie, komplikacji związanych z tym, że chociażby nie do końca ogarniam bronię, nie do końca rozumiem, co się dzieje. Takie, teraz zobaczmy, co tu mamy. Waga wyposażenia. Okej, czyli też jest waga, brałem pod uwagę. Nie wiem, czy powinienem to brać, czy nie, ale weźmiemy sobie sandały, bo tak widać, że to sandały są. I co tu mamy? Taką koszulę, która jest podobna do naszej, tylko że ma na sobie nałożone ubranie. Takie, jest trochę taka dziurawa, ale dobra, dobra, nie przejmujmy się tym. Bierzemy, co trzeba. Mam naszą włócznię, którą dzisiaj używam w postawie niskiej, bo tak zdecydowałem i... No, jesteśmy na jakiejś wyspie, nie wiem po co i... Co to jest? Krwawy grób i sukę z cegły. Poziom trzeci, walczy z upiorem, utonięcie się. Okej. Okay. Nie wiem co robię, ale to robię i... Aha, wyzwałem sobie wroga. Jakiegoś mrocznego. Czy coś. Okej, okay, wytrzymały, jeśli chodzi o pasek energii. Ale mogę łatwo go za to zaspamić moją włócznią. Dobra, pokonany i... Co tu mamy? Pancerz pirata i... Pancerz pirata. Okej, okay. Cokolwiek to jest. Z pirata, a to jest... Mengu. Coś takiego, dziwne. Okej, okay. A tutaj pancerz pirata to cały coś L. Redukcja bardziej mniej. Przeciw ogniowi plus 2. Jakieś częstotliwość wypadania przedmiotów. Okej, wezmę to. Zdecydowanie wezmę to. Bo nie ukrywając, wolę częściej dostawać dropy niż mieć trochę lepszą obronę. Okej, kolejny przeciwnik. Którego pokonamy naszą włócznią i... Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy to jest łatwiejsze niż samouczek. Cudzysłowie samouczek. Ale ciekawa rzecz, że my dotykamy jakieś trupy, badamy je, zabieramy ich rzeczy i słyszymy jakieś głosy cały czas. Dziwne to. No dobra, a pancerz piechoty, taki, tak, zdobywane złoto plus 2,2%. Na pewno to będzie wspaniała wartość, która dużo zmieni, ale no. Ale jeśli nie, to przynajmniej będziemy mieć więcej trochę złota. Kto wie, do czego się to przydaje w tej grze i... Okej, przeszukaj kamienie. Umiem namierzać cel, no, bez przesady, gro. Okej, i jakiś... nie ma chyba ataków specjalnych. O, z tego. Z szarży, ale dobra. Dobra, wysoka postawa może przydać z włócznią, też nie jest zła, chociaż... Na pewno lepsza byłem tyle niż średnia, chociaż niska mi się chyba najbardziej podoba, jak na razie. Okej, święta woda i kamień. Przydało się pewnie zobaczyć w ogóle, co to za przedmiot, ta święta woda. Okej, okay. Woda, która przepłynęła przez wewnętrzne sanktuarium chramu. Przyszła na krótki czas odnowienie się ki. Wody tej używano w rytuałach już od dawnych czasów. Pije się równie przed składaniem ślubów bogom. Okej. Okay. Eliksir przywraca zdrowie. Okej. Okay. Dobra. Mały kamień duszy. Ja miałem 99, czyli też 99, czy co? Nie, dobra, to jest chyba cena, a tutaj ile tego mam? Okej. Okay. Nie wiem, później się przekonamy. A tutaj co jest? Dojdźli do chramu? Okej, okay. Jakiegoś duszka znalazłem, dosłałem go do chramu i co dalej w sumie? Chyba nic. Okej. Okay. A przy okazji muszę szybko to sprawdzić.
Czy aby na pewno nie ma opcji sterowania, żeby jakoś kamery może, prędkość obrotu w pionie, w poziomie. Okej, okay, zwykła kamera, oczywiście, tak, tak. Od razu lepiej. Można trochę za szybko bym powiedział, ale już niech tak będzie, nawet za szybko niż za wolno. I dobra, idziemy dalej, zobaczyć co tam będzie się skrywało, co tu będzie, a poza tym, że kolejny trup, który coś powie. Okej, okay, czyli ktoś myślał, że jest za młody, ale powinien go nauczyć jej używać. Okej, okay, nie wiem o co chodzi, ale tak. A, pewnie o jakąś broń czy coś. A, dobra. Przy okazji szybko tutaj. A, czy mamy coś? Użyję jednego eliksiru. Niedługo powinien pewnie też go dopisać, czy on dodać do paska. Ale to jeszcze nie teraz. Później się tym zajmę. I mamy tu kolejnego dziada, którego mam nadzieję pokonać moją włócznią. No bo tak, tą włócznią fajnie się walczy nawet, muszę przyznać. Co my tu mamy? Okej, okay. Bizen uczy Getana, czymś tak. Czyli możemy przerzucić się na mieczyk. Jakbyśmy tego chcieli. To zrobimy, czemu nie? Mogę spróbować sobie mieczykiem. Może miecz bardziej chyba wszystkowym był w moim stylu. Ale tak, pobawmy się może mieczem w niskim też, czemu nie? Co tu mamy? Prawy grób z bangu, piąty poziom. Crafts, tak, bandyta, śmierć od cięcia, okej. Okay. Okej, okay. Nie jest dobrze, aha. Jeszcze walczy włócznią, to pewnie mieczek nie byłby najlepszym wyborem przeciwko włóczni, aha. Ale czemu nie? Spróbuję. No nie. No i żem się zginął. Opuszczasz, ziemski padł, okej. Okay. Gdy wewnątrz ginie walce, uchodzi z niego jego duch opiekuńczy. Amrita spływa do grobu. Noszenie kopca spowoduje, że duch opiekuńczy i Amrita przejdą do ciebie. Okej. Okay. Pierwsza rzecz, nie umiem w niskiej pozycji z włócznią i tak dalej. Druga rzecz, co tu się stanęło? Trzecia rzecz, czemu tu jest tyle tych tych nagrobków? Ale tak, lepiej się walczy chyba włócznią. Zobaczmy co to jest. Krwawy grób Hester. Przybić przez bandyta. Okej. Okay. Okej. Okay. Właśnie tutaj tego wszystkiego nie było, a teraz nagle jest. Nie rozumiem trochę. Przy okazji, jeżeli idzie o blokowanie moich ciosów, muszę przyznać. Może spróbujmy postawę wysoką w takim wypadku? Tak, wysoką go pokonaliśmy, dostaliśmy buty żeglarza. Serio. Serio. Dobra. Dobra, dobra. Postawa. Mamy kolejny jakiś RIP 3000. Znaczy 3333. Postawa bandyta, śmierć odcięcie. Okej. Okay. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że my walczymy tutaj dosłownie. Jakby. Z innymi graczami, którzy zginęli w tym miejscu. Jeśli tak, to ciekawe, muszę przyznać. Nawet bardzo ciekawe bym powiedział. Dobra. Bizden uczy Katana. Okej, okay, zyska na chwałę 9. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, dzięki, tak czego gro. I tak, nie wiem co spowodowało, że nagle się pojawiają tutaj takie rzeczy, ale... Ale miły dodatek, tak sobie móc powalczyć z trupami graczy. Co no po nazwach, to tak, przynajmniej tak mi się sugerowało, że to są trupy graczy. Raczej RIP 333 nigdy by się nie nazwał, znaczy nigdy nie nazwał w takich, że NPC. Chyba, że ta gra miałaby być śmieszkiem i memem. To wtedy jeszcze rozumiem, ale tak, wątpię, że to było. Tak samo tutaj jakieś coś takiego. Śmierć, odcięć, odprawca, zbój. Siódmy poziom tutaj za to. Siódmy poziom, ha. My w ogóle mamy poziom, jeśli mogę wiedzieć. Musiałem to wiedzieć. A, bo chyba tu gdzieś powinny. Poziom pierwszy, okej, okay, dobra. O, wybaczcie też. Jeśli są jakieś teraz problemy, ale tak muszę. To
trochę muszę ciągle poprawiać słuchawki, bo mi przeszkadzają. I tak, raczej sobie to odpuszczę, bo tam siódmy, tutaj mamy piąty. Nie. Nie jestem aż na tyle głupi, żeby walczyć z kimś dużo bardziej zaawansowanym niż ja. Jeśli ktoś na tym poziomie jest, ginie od tych przeciwników, podejrzewam, że może, o ile te upiory nie są sterowane przez inteligentne AI, które wie jak grać, to raczej to nie będzie problem, ale tak, grób dotknij. Ryba wróciła, cała Amrita, czy co jest tam, też wróciło, chociaż no, nie wiem, po co nam to? O, jakiś fajny cios chyba zrobiłem przez przypadek i dobra. Idziemy nadal z naszym patykiem, nie wiem, czy będę go zmieniał na coś innego. I tak, tutaj jest ten Zinc Pool, który ma poziom 5, więc jest trudny, ale jest to potencjalnie duch od twórców. To też jest jedyny powód, dlaczego mimo różnicy poziomów chcę z nim walczyć. Okej, przełamałem jego to wszystko, ale nie zdążyłem niestety wykorzystać tego, że przełamałem mu te bloki wszystkie. Muszę się nauczyć szybciej korzystać ze zmiany postawy. W ogóle ciekawa sprawa, jak tak patrzę teraz. Po odzyskaniu tego grupy mamy więcej max HP niż mieliśmy wcześniej. Dobra, wygraliśmy, przechodzimy na niskę, bo tak najłatwiej. Pancerz piechoty. Okej. Pancerz piechoty i... Ohoko. Ohoko czym jest? Bo mamy tutaj dwie włócznie, tutaj zwarcie wewnętrznika przeciw ludziom. Obrażenie w postawie niskiej, fajne. A tutaj mamy obrażenie zadawane szybkim atakiem, fajne, ale to nadal nie to. Ohoko, nowe przedmioty. Miał chemiczny kubek, użycie go jako ofiary w chemii spowoduje przyzwanie gościa. Gdy przybędzie, zabierze kubek. Okej. Okay. Jakiś schemat, kowalski hełm, coś tam, okej, okay, dobra. Jakiś kubek znaleźliśmy. Jednak na razie bym się tym kubkiem nie przejmował i... Nyp... Dobra, pierwszy poziom. Chyba będę w stanie sobie poradzić z nim. I czym on walczy? Okej, okay, ma sierpa. Ma tylko całego sierpa i... Jeśli dostanę jego broń, będę miał tego sierpa całego z łańcuszkiem. Będę mógł sobie go przetestować. O ile dostanę jego broń? No dawaj, pokaż na co ci stać. Okej, okay. Postawa wysoka. Spróbujemy tak zrobić i dokończyć wszystko szybkimi ciosami. I co tu mamy? Kolejny kubeczek oraz spodnie żeglarza. To są równe z naszymi spodniami, okej. Okay. Okej, okay, tu mamy przeciwnika takiego. Jako, że walczy toporem, to pewnie łatwo będzie go pokonać. Pancerz piechoty. Tutaj jest coś, co możemy zabrać. Co my tu mamy? Okej. Czy po sedmiu tutaj powinniśmy iść? Okej, pójdę po niego i będę walczyć. Potencjalnie tam może coś być fajnego. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko łyknę eliksir. I tak, nie przypiszę go nadal do paska, bo i tak zapomnę o tym, żeby go używać. Jeszcze zobaczmy, czy nie wypadły jakieś nowe rzeczy. Pancerz, który jest ogólnie lepszy. Tutaj zdobywa nam Amrita. Tutaj mam za to częstotliwość wypadania wyposażenia 20% i jest ogólnie lepsze. A ważne tyle samo, to oczywiście, że to ubiorę. A jeśli chodzi tutaj, mamy zdobywane złoto albo obrażenia. Okej. Okay. Nie wiem, co to jest, ale tak, może są jakieś inne rzeczy. Trochę lepsze ochrony. Ważne tyle samo, dobra. Poziom 5, z tego co widzę, poziom przedmiotu mają na swoje poziomy, ciekawe. Dobra, akcesorium żadnego nie mamy. A, na skrótach mamy już eliksiry. Włócznią mamy znajomość 255, co to oznacza, katana mamy 86. Dobra, no ale idziemy dalej. I na razie muszę przyznać, że ta gra nie jest aż taka straszna. Jak myślałem po tym, że samouczek pojawił się w połowie, potem jak już musieliśmy milion rzeczy zrobić i tak. Czy to mi się zmieniało tutaj, dobra? Łyknę eliksir, chociaż mi się kończą. Wezmę. Ja wezmę co chodzi z tymi ilościami mieczów, ale wezmę. Wezmę i wezmę sobie i tak.
Okej, okay, postawa wysoka chyba. I spróbować przełamać go jak najbardziej. I z wysokiej, aha. Sobie poradzimy dalej. Chociaż nie no, nadal uważam, że niska jest lepsza do codziennych walk w moim wykonaniu. Okej, okay, jeszcze jest tutaj zwykły przeciwnik, którego powinienem się chyba pozbyć, jeśli chcę mieć spokojną walkę, więc... Nie pomyślałem o tym. Okej, okay, będzie kiepsko. Okej, okay. Oboje użyli cały swój pasek, więc... Dobi, dobrze, dobrze, Gwiezdny Kluczu, dobrze. Tak, tak, tak. I dla tych, którzy słyszą spamienie w przyciski, to no niestety spami to strasznie, bo... Uczy się tu maksymalną znajomość, co? Ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi? Okej, okay, eliksir, dziękuję bardzo. Tutaj... Teraz zobaczę, o co chodzi. Ale na razie weźmy sobie jeszcze tutaj takiego gościa. Z tego, co widziałem, miał chyba katanę, więc... Może nie będzie aż tak trudno, chciałem powiedzieć, ale no, jest trudno. Na szczęście łyknę eliksira i powinniśmy dać radę. Bo z tego, co widzę, to ciekawe, włócznia jest chyba szybsza od katany nawet w tym świecie. Właśnie, aktywujemy się w okazji ten tryb, cokolwiek on oznacza i jakkolwiek się z niego korzysta. Wow, okej, pancerz bitewny, coś tam, okej. Okay. Aż zobaczę sobie, co to jest. Pancerz bitewny, coś takiego, specjalne efekty. Nie wiem, czemu jest na czerwono, wymaga wnosiła 6, okej. Okay. Ale jakiś taki fajny helmik, okej. Okay. Okej, okay. Czyli z tego, co widzę, walka z nimi się opłaca. Tutaj ma włócznie chyba. Zaryzykujemy. Zaryzykujemy. Ja chcę zobaczyć, co to będzie z tego. I tak dalej, więc tak. W ogóle dużo z nich ma jakieś hełmy, którego... Ja nie widzę ani razu. Co on mi zrobił? Jakoś tak mi przebił tą włócznią. Ja wiem, że tu są niby jakieś obcy rzeczy. Ale... powiem wam tyle, no... Ja nie wiem, jak robić takie specjalne triki, które wymagają, żeby przeciwnik leżał na ziemi. A samouczkę na ten temat nie widziałem. W sensie porady, jak to robić w spisie. O, magicznym trafem teraz wróg nagle się blokował idealnie przeciwko wszystkiemu. I zaciąłem Amritę. Zlamiłem. Zlamiłem, straciłem wszystko pewnie. Niestety. No i teraz duch wrócił, już nie ma czego strzelać, niestety. Właśnie, zobaczmy może jeszcze, co chodzi z tą znajomością. Bo jakąś maksymalną znajomość, 300. Okej. Okay. Maksymalna znajomość, nie wiem, co może oznaczać, że ta włócznia jakoś jest lepsza w naszych rękach teraz już. Tak, czekaj, pobawiłbym się jeszcze też trochę tą kataną. I tak, zdecydowanie ma inny zasięg, tak chyba najłatwiej da się to określić. Ale postawa niska chyba nie jest dla mnie, jeśli chodzi o katanę. Wysoka zdecydowanie też nie. Średnia, no jakoś tam, ale no. Mimo tego, że może nie dla mnie, to i tak chcę sprawdzić, jakby to sobie radził walcząc z kataną. Jeżeli ataki wymagają bardzo mało energii, więc jestem w stanie spamić fajnie. Ale też za dużo nie biją. Też, okej, okay, jak stracę całą energię, to jestem takim jakby w stanie dyszącym, sopiącym. I właśnie, teraz jest takie coś na czerwono i nie wiem, co zrobić, by to wykorzystać. Po prostu nie umiem, mówiąc szczerze. Okej, okay, chowamy eliksir, żebym przez przypadek go nie żarł. I zobaczymy, jak sprawdzimy. Okej, okay, walcząc z kataną też sobie jakoś radzę. Ale zaraz, jak wrócimy tam, gdzie ostatnio padłem, to wolę wrócić na włócznie. Wydaje się, na, wiecie, no, znacznie bezpieczniejsze. A nie, przepraszam, tutaj nie razem ostatnio idę w złe miejsce. No i padłem, oczywiście, bo... Jak się tutaj straci całą energię, to widzę, że to jest naprawdę bolesne, więc no, muszę się nauczyć zarządzać tym bezpieczniej. A, jestem bardzo nieostrożny. Przez to też jestem jeło. Ciekawa sprawa, że akurat jak zginę, to tracę, to przez jakiś czas mam mniej max HP. Dziwna sprawa bardzo, moim zdaniem. I teraz tutaj zginę całkowicie.
Bo miałem właśnie czerwony pasek. Ale dobra. Szło mi dobrze nawet. Aha. Umiejętność samuraj, jeden za sprawą coś tam włócznie. Też mam 4 punkty, miałem 2. I co, gra nagradza za używanie broni? Po prostu często tej samej, czy jak? Dobra, a jak działa ta postawa? Okej, ta postawa miała takie cięcia. Może ona będzie lepsza dla mnie trochę w niektórych sytuacjach. Nie powiedziałbym, żeby była ogólnie lepsza, ale tak. Muszę chyba nauczyć się szybko zmieniać postawy, jeśli chcę dobrze walczyć w tej grze. I dobra, ile minut? 20 minut, jeszcze nic nie zrobiliśmy. Super. Po prostu typowy odcinek w moim wykonaniu. Dobra, szybki unik. Szybkie leczenie. Szybki unik. Szybkie schowanie eliksiru, żeby go nie zużyć przez przypadek. Szybkie leczenie. Już ostatni eliksir zażarłem. I tak, przerzucimy się może na pozycję średnią. Czemu nie? Pokonamy tutaj to coś, cokolwiek to jest. I tak, pozycja średnia też jest dosyć sensowna, z tego co widzę. Sól. A po co mi sól w sumie? Po co mi sól tak... zastanowić? A jednocześnie też odzyskać te swoje wszystkie tutaj rzeczy. Nie chciałbym stracić jeszcze więcej tej... Amrycy, czy co to tam było? Ale tak, pozycja średnia, nie wiem, dlaczego już tak naprawdę byłoby najlepsza. Mogę nim walczyć ogólnie, ale... W takich ogólnych sytuacji to wydaje mi się, że nawet... że niska nawet jest lepsza ogólnie, więc... Tak na co dzień, więc tak. Dobra, i co tu mamy? Pancerz pirata. Okej. Nic potrzebnego. Dobra, jeśli jeszcze chodzi też o te duchy tutaj wszystkie obecne... Chyba sobie na razie odpuszczę. Nie, to żebym nie chciał. Ale tak, dużo ich jest tutaj. Jeśli mam walczyć z każdym pojedynczym, którego zobaczę na podobnym poziomie, to za dużo czasu zejdzie na to. I okej, okay, mamy dwóch. Jeden włócznik na pozycji wysokiej. Nie wiem, czy to bezpieczne, czy nie. Powiedziałbym, że bardzo nawet nie. Okej, okay, muszę być bardzo ostrożny, bo jestem bez eliksirów. I mówiąc co, zginęłem. Oj. Widzę, że ta gra będzie ciężka. Chyba muszę naprawdę zacząć ostrożnie podchodzić do ciosów. Tak jak to było na początku. To pierwszy raz, kiedy tam lazłem, to jakoś tak... Okej, nie wiem, czemu nie mogę łączyć z sobą ciosów teraz niektórych, które wcześniej wydawało mi się, że łączyłem, ale tak. Wcześniej, jak tutaj lazłem, to wydawało mi się, że właśnie jakoś tak mi dobrze szło. Ja może dlatego, że nie spamiłem aż tak te przyciski. Ale z drugiej strony trzeba spamić, żeby robić te wszystkie swoje zaawansowane ciosy, bo jak się nie spami, to dosłownie mówiąc zabraknie po prostu ten. To nie robi tych ciosów takich właśnie łączonych, jak machanie tym niczym włóczem Santiera. Żeby to zrobił, to trzeba właśnie spamić te przyciski cały czas. Chwila, przy okazji, czy przez chwilę mi FPS-y spadły, czy mi się tylko wydawało? Jeśli naprawdę mi spadły FPS-y, to wow. Takiej gierce na moim sprzęcie. Czemu znowu mam eliksiry? Skoro ich nie miałem przed chwilą. Dlaczegoś nie rozumiem. Myślę, że zawsze mam po prostu 3 eliksiry. Nieważne co i jak, coś jak z Estusami. Może. Dobra, przy okazji spróbujmy ominąć tamtych dziadów. Może szukając tutaj jakichś znajdźków, czemu nie? Mamy pancerz piechoty, który jest gorszy niż to, co mam. Kolejny kamień. Nie wiem, po co mi te kamienie, ale okej. A, tam jest jeszcze jakiś znajdziek. Będę musiał tam podejść w takim wypadku. I tak, niby to są takie lokacje i sytuacje, w których można by było pomyśleć, że tak, no, poskradamy się czy coś, ale chyba taka nie ma opcji skradania się. Wziąć się do Sekiro, czy właśnie. A późniejszej, później również i Elden Ringa. Aha, dobra, czyli myślałem, że to może być jakiś, ktoś z nim mogę pogadać, ale nie, to jest po prostu przeciwnik, który stwierdził, że trzeba
trzeba mi płomieniem w twarz. W ogóle ciekawe sprawa, że tutaj wszyscy mnie chcą od razu zabić. Mimo tego, że się tak naprawdę nie znamy. Ciekawa sprawa, tak. Chociaż no... Okej, łuk. Nie pamiętam, jak się korzysta z broni dystansowej, ale tak. Dzięki za łuk. Gro. Z niego skorzystam. O ile nie zapomnę, i tak mały kamień duszy. Kolejna kapliczka. Jakiś leśny duszek sobie tańczy. Umiejętność odblokowana, czy moje błogosławieństwo. Kodamy? A czy moje błogosławieństwo? Większa ilość otrzymywanej amrity. Nie mogę i przy okazji jest jakieś 1 na 9, co? Szermierza, zwiększa szczęśliwość wypowiadania broni. Pancerze. Ciela. Czekajcie, co? Chyba nie rozumiem do końca, co chodzi. Ale dobra. Wypadanie pancerza 1%, też mi coś. Dobra, niech będzie. Dobra. To idziemy. Można iść dalej, z tego co się orientuję, jednak ja na razie nie chcę. I tak. No włócznia mi za bardzo tutaj nie wychodzi, więc szybko spróbujmy znowu z kataną. Ale widzę, że szybka pozycja katany chyba nie przełamuje za bardzo pozycji wrogów, więc nie wiem, może na normalnej będzie lepiej pod tym względem. Chociaż jeśli tutaj tego chcę używać, co... Dobrze, mogę wziąć tą drugą katanę. Bo tutaj ta ma obrażenia w zwarciu przeciwko... No, co jest lepsze niż obrażenie w niskie 3-6, dobra. To prawda, ta cała znajomość, cokolwiek ona powoduje, będzie niższa, bo tutaj jeszcze nie mam nabitej na tej katanie, ale dobra. Nie przejmujmy się. Zdobywasz punkty za wprawę w walce mieczem. Okej, kolejny punkt. Wydaje mi się, że w takim wypadku po prostu... jak to najlepiej określić? Za walkę każdą broń będziemy osobno jakieś punkty zbierać właśnie. Takie pseudo osobno, bym powiedział. Ale właśnie punkty. Potem na rozwój. Skorzystając z większej ilości broni... różnych, teoretycznie, powiedzmy teoretycznie, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Idziemy do chramu. Ale teoretycznie powinniśmy mieć więcej punktów ogólnie na inne rzeczy. I co tutaj dostaliśmy? Pewne jakiś i antidotum. Okej, okay, a tu jakiś dziwny stwór, którego od razu pobiłem i on od razu uciekł. Super. Tylko jesteśmy bardzo nieżywi. O, przy okazji 4. Okej, okay, znowu jakiś taki zombiak, czy co to jest? Chyba najłatwiej to nazwać zombiakiem. Ale wow. Tak nisko to chodzi, że nie jestem w stanie tego zranić moimi atakami. Bez sensu. Nie powinno do takich rzeczy dochodzić, że po prostu machasz bronią, a przeciwnik jest za niski, żeby go w ogóle móc trafić. I co tu jeszcze? Jakieś, które pozwalałem zejść gdzieś tam. A czy chcę to zrobić? W sumie czemu nie? Tak, zaraz zobaczyć, tylko najpierw chcę przeszukać te rzeczy. Okej, okay, chyba więcej z nie ma, więc możemy iść tam spokojnie. Ale tak, ogólnie właśnie... Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że ciekawe, co są te animacje, co niektóre. Powiedział dziwne, no ale... Dobra. I kolejny jakiś umarlak. I zaraz zobaczymy, dokąd to prowadzi, bo widzę, że tutaj trzeba obalić to kopniakiem, więc... Potencjalnie było to coś, czego nie mogliśmy wcześniej zwiedzić. W miejscu, w którym potencjalnie już byliśmy. Okej. O proszę. Wiecie, to było takie tutaj... Do początku udało się wrócić dzięki temu. Okej, dobra. Dobra.
Czy to coś zmieniło? Tego coś zobaczę, to jest tylko jeden duszek, czyli... Ja dosłownie mam tu chyba opcję, żeby znaleźć jakieś duszki. Jak znajduję te duszki, to mogę kupować sobie te całe błogosławieństwa. Ale mogę mieć tylko jedno błogosławieństwo naraz. Okej. Dziwna sprawa bym powiedział, ale tak. Czemu nie? Fajne, fajne nawet. Dobra. Odnawiam się tutaj. Głównie dlatego, że po prostu wolę... O, zwiedzę spokojnie te wszystkie te rzeczy. I tak, pokonany. Pokonany i... W sumie jak mam tyle punktów, to może warto byłoby... To... odblokować jakieś umiejętności. Czy to dla włóczni, czy to dla czegoś innego, to już to mamy. Okej. Okay. I tak, strumień zwiększa... Zmiana postawy po udanym pulsie ki, zwiększa ilość uzyskiwanego ki. Zwiększa odnowy ki, gdy zmieni się postawę w trakcie trwania umiejętności strumienia. Nie do końca rozumiem, ale okej. Okay. Skarbić na atak. Pozwala wykonywać szybki atak po zmianie broni po udanym pulsie ki. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Po czym będzie potężne uderzenie. Okej, okay, dobra. Czyli to trzeba chyba zrobić, żeby... Tak, dobra, to jest ta umiejętność. Taka pozwalająca dobić. Zmiana w postawie średniej i niskiej pozwala postawie tylko wbić włócznie w ziemię, a następnie potwierdzić się o drzewiec przy... kopnięciu. Okej. Okay. Okej, okay. Ciekawe. Czyli gdy spadnie 300% mniej, obrażenia zadawane w zwarciu wzrosną. A czy tego potrzebuję, czy nie? Nie, jestem pewien. Co jeszcze dalej mamy? Ręcie włócznie pozwala uderzyć przeciwnika drzewcem, włócznie uprzedzając go. LB plus Y. Podczas gardy. Okej, okay, tylko bonk w głowę. Okej, okay, pozwolę bym... dobra. Tępym dobra, który już wyczerpi kij, podniesie go. Okej, okay, prezentację pokaż. Okej, okay, fajny atak. Tylko jakie miałbym użyć tego i powiedzmy, gdzie co jest? I tego, naraz. Bo nie do końca rozumiem, ale dobra. A co my tu mamy? Niebieska włócznia. Zadanie, znak zapytania ukończone. Nie. Wow, fajne, ale to nie to. Szybkie obroty włócznią falę uderzeniową. Nie mam zadania, nie mam zadania, nie mam zadania jakiegoś. Nie do końca rozumiem, co tu chodziło, ale dobra. Nie możemy w większości, ale... A to jeszcze nie koniec. Zresztą tego w postawie wysokiej ulga aktywacji z pomocą pulsuki przywrócą maksymalnie. Dobra, nie do końca ogarniam, a nie, jeszcze mniej, znaczy jeszcze więcej tego jest. Dobra, przeskakać przeciwnika, wędrować za jego psami. Na koniec zmiany serii? Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Chyba nawet sobie to chyba wezmę, jeśli o to chodzi. Czemu by nie? O ile nie ma czegoś jeszcze innego ciekawego? Średniej ulga... Dobra, dużo tego jest, muszę przyznać. Naprawdę dużo. Mogę znaleźć też te umiejętności, które też znalazłem. No, trochę się tutaj zagubiłem. Okej. Okay. Fajne, ale... Nie, zgubiłem tą jedną umiejętność. Chyba. Tak, zgubiłem umiejętność. Mam z tego aż za dużo i nie jestem w stanie jej zlokalizować, albo nie wiem co. Tak, czekaj, odpuszczę na razie. To chyba jest wszędzie takie samo, to też takie samo. Gromadzi moc z bronią złożoną w pochwie, po czym następne szybkie dobycie, nie, bo tak można użyć w łodzi, dobycie w pochwie. Okej. Dobra. Proszę kimie czy okrzyk przeciwników wokół. Okej. Okay. Dziwne są te rzeczy. Okej, okay, to jest jakiś super cios. To jest wszędzie. Aha. Ności. Fajne, ale to też nieco dla mnie. I muszę powiedzieć, że... Bardzo się tutaj trochę pogubiłem. Okej. Okay. Tak, tak się pogubiłem. Więc wybaczcie, że nie wziąłem też żadnej umiejętności, tak długo siedzieliśmy nad tym.
I powiem tak, jak zacznę ogarniać, co z nimi chodzi, to obiecuję, że się ich nauczymy. Ale na razie, jako że totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi, mam nadzieję, że poradzimy sobie bez nich. Pa, pa. Chodź, przeciwnik, chodź, chodź, chodź. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z nami. Teraz tak, spróbuję trochę postawą wysoką się pobawić też. Taka jest prawda, muszę znać wszystkie postawy, jeśli chcę dobrze korzystać z danej broni. Nawet jeśli, powiedzmy, nie do końca mi ona pasuje na początek. Tak, tu jest ten przeciwnik. Ale dobra, dobra, jeden blok i proszę. I pokonany piękną serią ciosów. Dobra. A więc idziemy jeszcze raz. Tym razem, jak mówię, walcząc z kataną, czy ogólnie mieczem. I zobaczymy, jak to przejdzie dalej. Czym zaraz będę też kończył odcinka raczej, bo widzę już 36 minutę. A co za tym idzie... Mimo tego, że chciałbym jeszcze zobaczyć więcej, co... Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Dla nas wszystkich. Właśnie, zapomniałem jeszcze. Może to zrobię od razu. Teraz, póki jeszcze pamiętam o tym, mały kamień duszy. Musiałem piechoty? Okej, okay, jakaś nowa... Czy nie? Gdzie nas nie ubiją, kiedy będziemy się przebierać, bo mamy jakieś nowe rzeczy w ogóle. Tego nie mogę nosić, a szkoda. A tutaj pancerz piechoty gorszy, jedyny, ale wolę to sprawdzić. A pancerz piechoty kotę, obrażenia ataków gołymi rękoma. Jakiś talizman czegoś, nawet nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, nie, nie, nie będę nic z tym zmieniał. To jest coś lepszego? Oczywiście, że nie. Co mi się chodzi, spodnie. Są rzeczy, że przy unikach 6-9%, nie wiem, czy to więcej, czy mniej, o co chodzi. Ale tak. I właśnie póki jeszcze pamiętam o tym, że coś takiego chciałem. O, są jakieś nowe informacje. Okej, to są właśnie chyba informacje. Okej. Czyli wiadomo, z czym są te leśne duszki. Ja można byłoby to zmienić w grafice? Chyba... Tutaj nie widzę, żeby przynajmniej cokolwiek było tego. Line to nie, kamery, myszki, nie sterowanie, nie. Napisy, obrażenia, kamera akcji. A nie ma. Chyba trudno. Poszukam tego później. Właśnie, żeby wyłączyć ten krew. Jak zawsze tłumaczę, ta krew do niczego mi nie potrzebna, więc tylko brzydka jest. Szpeci po prostu grę. W moim odczuciu, więc... No. Lepiej by było i nawet bez niej. A to jest właśnie tak, że muszę. A przy okazji jeszcze jedną rzecz muszę po prostu zobaczyć. Jak zmieniłem tutaj to, to mamy zielony. A tutaj mamy niebieskie? Jesteśmy z podniżu lekarza, okej. Okay. Czyli podejrzewam, że tutaj jesteśmy na jakby najwyższym stopniu regeneracji energii. A tam nam już trochę spowalniało. A, nie będę ukrywał, preferuję chyba jednak grać pod lepszą energię, niż pod obronę. Dobra, szybka włócznia. Właśnie, jeszcze włócznie piechoty zrobiliśmy to. Może powinienem sobie zobaczyć włócznie piechoty. Też od razu. Nie rozumiem do końca, o co chodziło, ale dobra. Jest lepsza. Ta włócznia jest lepsza, więc tak też ją weźmiemy. Włączymy się na niską postawę i... Oj, to nie. Piący to nie. Piący, piący. W sumie ja jestem jeden głupi, który chodzi nadal na pierwszym poziomie. Pewnie mógłbym mieć już znacznie wyższy. Wow, to było szybkie. To było szybkie, to są w plecy i raz, dwa. Aha. Dobra, zlamiłem. Zlamiłem to bardzo, a w takim wypadku chyba powinienem powiedzieć tylko tyle, że już muszę być ostrożniejszy. Ale tak, to jest oczywiste.
Powinien być znacznie ostrożniejszy. Po takim poważnym znamieniu. Okej, jeszcze tutaj poważnie znamiłem. Też w ogóle załamujące. No tak. W takim też wypadku tylko odzyskamy nasze tamto wszystko i na tym będziemy kończyć. Zdecydowanie. Jestem zbyt rozkojarzony dzisiaj z tego, co mi się wydaje, na takie granie. Tak. Czemu jestem rozkojarzony? W sumie sam nie wiem, ale wiem, że jestem rozkojarzony. Może jestem po prostu rozkojarzony moim własnym rozkojarzeniem, jak to mówi klasyka. Chociaż klasyka to, przynajmniej w moich kręgach, to było rozproszone swoim rozproszeniem, nie rozkojarzony rozkojarzeniem, ale no, wiadomo o co chodzi i... O proszę, a teraz jakimś cudem dobiłem. Wcześniej jak próbowałem, to nie mogłem. Wiemy, tutaj będzie przeciwnik z włócznią. Trzeba pamiętać o tym, że coś możemy blokować i tylko unikać. Super, pokonany. Jakimś tam nie wiadomo, czemu ręka mu odpadła. Ale tak, pokonany. Okej. Tutaj będzie kolejny przeciwnik, wyskoczy na nas zaraz. Musimy być bardzo ostrożni, nie chciałbym po prostu tutaj zginąć zaraz. I z łuku tak się korzystało. Okej, a zobaczymy, czy możemy w ogóle headshot jakiegoś fajnego zrobić. Możemy, dobra. Jedna rzecz, która w tej grze jest lepsza niż w Dark Soulsach, chyba, niż nie, nie, w Dark Soulsach też był system headshotów. Jeden tylko co, to że przynajmniej nie będę umiał z tego korzystać, więc to jest taka ciekawostka dla mnie bardziej niż coś więcej. I to nie żartuję, po prostu mówię szczerze, ja nigdy jakoś dobry byłem w takich decyzyjnych strzałach i tym podobnych rzeczach. Dobra. Okej, ostatni eliksir niestety, co czyni nas trochę bardziej podatnymi na te niebezpieczeństwa. Ale tak, może uda się jakoś pokonać tego dziada. Dało się nawet, dostaliśmy z powrotem eliksir, super, niska postawa, bo w niej najlepiej się czuję. Tak, najpierw szybko moją rybę odzyskujemy. Zatem idzie, aktywujemy sobie tą żywą broń, czy jak to się nazywało. I unicestwimy ich wszystkich. Wydaje mi się, że też ta żywa broń jest mechaniką dosyć istotną. O czymś tytuł włócznik? Twój poziom reputacji wzrósł? Okej, cokolwiek o co chodzi, to tak, dzięki. Mamy lepsza katana. Super, po prostu. Ale tak, tytuł włócznik, cokolwiek on daje. To tytuł włócznika jak najbardziej jest dla mnie przynajmniej fajny, bo podobają mi się tutaj włócznie. Chociaż nie ukrywam, nadal chciałbym zobaczyć pozostałe bronie też, żeby móc się mi pobawić. Zadecyduję. Okej, eliksir przy okazji zyskaliśmy, dobrze to zauważyłem, będę się pewnie tutaj teraz zginął. I co my tu mamy? Co my tu mamy? A coś władcy. Do. Okej, jakaś duża skrzynka, w której mam talizman drogowskazu, pancerz władcy Kabuto, coś tam innego, pancerz pitewny, lunet podróżny. Zobaczmy w ogóle, co to są za rzeczy. Osiągnięty został wymagany dla tytułu, aby sprawdzić otrzymanie przejść do ich okna. Poziom reputacji wzrósł i przyznać ci punkty prestiżu. Możesz sprawdzić ich ilość. Tytuły. Okej, możesz zdobywać premię prestiżu, wydając jego punkty, gdy wybierzesz którąś z nich i miejsce znajdziecie z nimi inna, którą możesz też wybrać. Okej, szczęście. Zwiększa szansę na znalezienie rzadkich przedmiotów. Zdobywana Amrita, punkt prestiżu Aigo. Ungo. Jakieś Agio. Ungio. Nie jestem pewien, co chodzi, ale czek. Częstotliwość wypadania przedmiotów, odporność. Uważam, że zawarć przeciwko ludziom, zdobywane złoto. Totalnie nie rozumiem tych prestiżów, Angio i Ungio, ale tak. Tytuły. Użytkownik Ki, łączne wrażenie, wrażenia Ki przekraczałem tyle. Użytkownik Ognia, pracy dodajemy jakieś, okej. Postaw psów. Okej, bo to jest tam jakiś tytuł włócznika, ale nigdzie tego nie widzę.
oczyszczenia. Nawca duchów opiekuńczych. Posiadam duchów opiekuńczych, okej. Okay. Użytkownik żywej broni. A, nie rozumiem. Entuzjasta żywej broni. Mistrz grawitacji. Nieśmiałość. O co chodzi z nieśmiałością? I zaatakowanie tyłu, okej. Okay. Ciekawa rzecz. Chociaż nie powiem, żeby to było ważne. Będę jeszcze potem z tyłu jakiegoś Ungio. Nadal nie zrozumiałem, ale pokonano w uczniu całą liczbę ludzi. 50. Okej. Okay. Potem jest w uczniu, potem jest inne rzeczy. Okej, okay, dobra. Jak mówiłem, wygraliśmy tutaj, zobaczyliśmy, co trzeba zrobić i na tym kończymy epizoda. Gdyż, no, trochę to już zajęło. I tak, jeśli chodzi o Niocha, może jeszcze posprawdzam, chociaż nadal jestem trochę tutaj zagubiony w niektórych rzeczach i chciałbym, żeby gra to lepiej tłumaczyła. Ale tak, czek. Nie skreślam jeszcze tej gry. Więc dla wszystkich, którym zależy na to, żebym w to grał, no, może się jest szansa. Dobra, to ja już... A nie, jeszcze nie kończę, bo widzę tutaj tego małego dziada, którego trzeba znajdywać. I tak, teraz odsłuchając tego małego dziada, już tym razem na serio kończę, no i trzymajcie się, hej hej!